Prowadziliśmy działania, które ukierunkowaliśmy do czterech grup. To były osoby z problemem nadwagi i otyłości, oczywiście dzieci i młodzież, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy więcej. To byli też konsumenci i to były kobiety w ciąży i karmiące. Trochę się czasem zmieniły, bo dziś możemy w ten sposób auto uprościć. Tak, możemy uruchomić auto na wiele sposobów. Możemy wybrać dowolny. Jeżeli chodzi o uruchamianie auta, to jeżeli samochód nie zapala, to nie powinniśmy go jakoś strasznie maltretować. Mówię tutaj o autach, powiedzmy, do 10 lat, jeżeli chodzi o wiek. Starszych autach też raczej tego nie powinniśmy robić. Generalnie, sprawny samochód z dobrym olejem silniku i olejem syntetycznym, odpowiedniej lekkości czy temperatury, a sprawnym akumulatorem. Sprawnym akumulatorem i sprawnym układem zapłonowym, z powodami, podkopajkami i świecami, że na auto zadbane zapala. Nie ma siły, żeby nie zapalić. Nie ma rekordowego. W sklepach Euro i na Euro.pl. Tak, nawet jak jest 35, to też zapala. No chyba, że jest to diesel, na razie jest jakiegoś paliwa strefnego i teraz nie ma się wytrąciła, wtedy no niestety może się nie udać. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. Szerzonego i tak dalej. Dobrze. Wychodzimy rano. Skrabaczka, działamy, otwieramy drzwi, jak się uda, o ile posmarowaliśmy z silikonem uszczelki. Na przykład tak nie musimy, bo to jest odrycznie posmarowane, zabezpieczone, ale tak, otwieramy samochód, dobrze zwrócić uwagę, zaczynamy od skrobania, a nie od uruchomienia silnika. Przypominam, że po pierwsze grzanie silnika na postoju grozi mandatem, po drugie jest to nieekologiczne, zatrudniamy środowisko, niszczymy sobie silnik, bo on tak się nie rozgrzeje, a poza wszystkim, wszystkie elementy auta powinny rozgrzewać się równomiernie. Równomiernie w czasie jazdy, tak. Więc skrobimy szyby, wsiadamy do środka, my zamykamy drzwi, żeby zaparowały nam szyby, przekręcamy kluczyk i widzimy, że taką drogą, tak, legno i lekko. Tak, wcale się nie świecą, lub się świecą, ale po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Albo przygasa nam światło na miejscu, albo przygasa światło, albo ktoś terkotanie pod maski. No to wszystko wskazuje, że najpewniej wypala można akumulator. Tradycyjny polski smak, nowe recepturę i chrupiące kiełbaski z nowego polskiego wina. Prawdziwe odtoki, tylko na Statoil. Doktor nauk medycznych Michał Lepiedowski. Starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu krążowego. Dlatego osoby w tym wieku polecam neomak kardio, bo właśnie suplement diety neomak kardio oprócz magnezu doskonałej biorytencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Często stosuję neomak kardio i mogę powiedzieć, że jest to najporównuje, jak mówię, neomak taki powinien być magnez. Ma średnicę naszego małego palca, to już jest bardzo dobrze. I tak jak mówiłem, to nie wiem, nie wszyscy słuchacze może pamiętają małego Fiata, ale przewód łączący akumulator z klemet plusową z rozrusznikiem maluchów jest genialnie nadawał i z tego zawsze robiliśmy przewody rozruchowe. Przede wszystkim był długi. Długi miał 1220 Sergiusz Piotrkowski, lewicowy premier Grecji Aleksis Tsipras przekazał oświadczenie swojej partii Syriza po śmierci Fidela Castro. Historia przyznała rację Fidelowi, napisano w nim: żegnaj komendancie ku wieczystemu zwycięstwu lodów, dodał Tsipras. A za Fidela Castro i naród Kubę modlił się także w Watykanie papież Franciszek, złożył kondolencje władzom i narodowi państwa po śmierci wojny przywódcy. Papież spotkał się z Fidelem Castro we wrześniu zeszłego roku podczas swojej wizyty w Hawanie. Odwiedził go w jego rezydencji. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty uważa, że propozycje rządu po obniżeniu emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL to skandal. Zapowiedział, że sojusz odkręci te zmiany, jeśli będzie miał wpływ na rządzenie w Polsce. Na konferencji prasowej w Białymstoku Czarzasty przekonywał, że, to cytat, ten rząd nienawidzi ludzi, którzy byli aktywni przed rokiem 1989. Dzisiaj są służby mundurowe, jutro będą celnicy, pojutrze będą żołnierze, urzędnicy państwowi, a za kilka dni albo za kilka miesięcy będą nauczyciele. Jakim prądem dysponujemy, czyli jakie jest to pierwsze uderzenie. Oczywiście w jakiejś tam temperaturze, nazwijmy to pokojowej, bo przyjedziemy do tego serwisu już samochodem nagrzanym, ale te testy są w stanie nam pokazać, w jakim stanie mniej więcej jest akumulator, czy tę kolejną zimę przeżyje, czy nie. Ja myślę, że przy mrozie on traci na pojemność. No więc właśnie, traci na sprawność. Tak jest. No i teraz, jeżeli zadbamy o to wszystko, no to szansa na to, że
momencie, kiedy rozrusznik bardzo powoli kręciłem torbowym. W tych najnowszych autach może być tak, że komputer wiedząc, jakby rozpoznając duży spadek napięcia, w ogóle nie pozwoli na uruchomienie rozrusznika, wtedy się po prostu nic nie będzie działo, a będziemy wiedzieli, że to jest wina prądu. Możemy tutaj spróbować rozruchu, znaczy pożyczając prąd od sąsiada. Staramy się nie uruchamiać samochodu na pych. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to może to się nie udać. Nie ciągajmy samochodu za samochodem. W zasadzie, jeżeli ktoś ma doświadczenie, jest w stanie w ten sposób uruchomić auto pod warunkiem, że ono jest sprawne, bo jeżeli jest w stanie katastrofalnym, to można się przez 20 minut ciągać. Mało tego, jeżeli to jest diesel i jest duży mróz, to ludzi młodych, czy to jest edukacja i zasady, tak, ale powinny obowiązywać tam, gdzie oni są żywieni, przedszkola, szkoła, to osób z nadwagą mądrością. Chodzi o szeroko propagowanie wiedzy, a także odpowiedzieliśmy w miarę możliwości o utrwalenie dobrych nawyków. Ten program trwał kilka lat, no bo to od 2011 roku i w tym roku się kończy. Tak, dokładnie tak. I w, no już właściwie za dwa tygodnie, na początku grudnia, odbędzie się konferencja podsumowująca te wszystkie nasze działania, które w instytucie prowadziliśmy. Każde z zadań będzie prezentowało wyniki, które uzyskaliśmy w ramach prowadzenia tego projektu. Oczywiście te wyniki będą też opublikowane w formie raportu, bo danych uzyskaliśmy dosyć dużo, więc jeszcze będziemy je dopracowywać, opracowywać i powstanie taki raport końcowy z realizacji tego projektu w instytucie. Bo panie reprezentują jakby taki podpunkt w tej części drugiej, edukacja, zasady żywienia, przedszkola, szkoła, dokładnie, szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej. Gdy wejdzie się na stronę, można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji właśnie dla każdego. Dokładnie tak, tutaj porady wika całego dla nauczycieli, dla rodziców, więc nasze zadanie, ta czyta edukacja w szkole żywieniowa dzieci i młodzieży polegała na tym, taką ideą, która nam przyświecała, było to, że ten program był skierowany do całego środowiska szkolnego, czyli nasz program obejmował zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców, co jest bardzo ważne. I szkoła miała za zadanie stworzyć takie dogodne środowisko. Czyli co jest ważne, ten program nie był skierowany do jakiejś określonej klasy czy określonego poziomu edukacyjnego, tylko do całej społeczności. Ale występował ten, kto chciał, rozumiem. Przez doszła informacja do wszystkich szkół w Polsce, jak to było. Tak, występował ten, kto chciał, natomiast mieliśmy dosyć rozbudowaną strukturę, mieliśmy 16 koordynatorów, jeden koordynator na jedno województwo i też on znał swój teren, wiedział na przykład, gdzie takie działania trzeba skierować. Tak? Wiadomo, że placówki u nas w Polsce różnie działają, to znaczy są placówki bardzo prężne, gdzie ta idea zdrowego stylu życia jest już dosyć dobrze utrwalona i tutaj oczywiście one też korzystały z naszego programu, natomiast były też placówki, gdzie no, troszeczkę ta edukacja była, powiedzmy, po macoszemu traktowana i też były takie placówki, które zgłaszały się do naszego programu i wtedy mogły no, dużo zyskać dzięki temu. A jak panie spostrzegacie, bo nieraz gdy prowadziłam programy o tym, że pojawiły się kwestie żywienia dzieci w przedszkolach, bo najczęściej się pojawiło albo tych pierwszych klasach szkoły podstawowej, rodzice, którzy zwracają uwagę na zdrowe odżywienie, to bywali przerażeni tym, jak dzieci są karmione. I jestem ciekawa, ale to do was dociera, czy nastąpiła jakaś zmiana? W zasadzie nie. A potem jeszcze zaprowadzono zmianę, w związku z zmianą przepisów, ale tak, tutaj w ogóle chodziło o to, jak, co dzieciom jest podawane na te obiady i tak dalej. I to strasznie wszyscy rodzice się skarżyli, że to jest diesla, materia strasznie oporna, by to zmienić, dlatego również, bo im rodzice mówili, jest ok, prawda, jeżeli nie było jednego zdania, które reprezentują wszyscy, było to bardzo trudno. Czy znasz jakieś wojny wręcz, to
przebywają. Z naszych doświadczeń wynika, że to jest tak, że są albo rodzice bardzo zaangażowani, takich no nie jest tak naprawdę zbyt wielu, albo są tacy, którzy machają ręką i dla nich ważne jest, żeby dziecko wróciło z przedszkola, prawda, zadowolone, żeby cokolwiek zjadło, żeby nie było głodne. No, badanie, jakie prowadzimy, bo to nie tylko opinie tych rodziców zaangażowanych, ale też badanie widzimy, że no niestety w placówkach popełnianych było wiele różnych błędów żywieniowych, najczęstsze rzeczy to jest takie, co sobie wyobrażamy, można oliwy najmniejszego, po prostu, żeby było wygodne. Tam nie ulegnie dopaleniu, jest taki argument, bo dzieci to lubią, ale to akurat chyba nie jest najlepszy. No tak, ale jeżeli ta argumentacja, ona ma dużą dozę racjonalizmu, bo mówi tak, bo ona jest zadowolona, że tu i teraz konkretnie. Jak ten Markowski to polski, a nie wiadomo, kto jeszcze 10 nazwisk u cygana. Bo czacek bywał, kota bywał. Nie ma naprawdę dobrego programu edukacyjnego bez włączenia rodzica w te działania. Jeżeli nie będziemy edukować rodzica, to te działania idą troszeczkę w próżni. Bo szkoła nie zrobi wszystkiego. Jeżeli żywienie w szkole prowadzone jest z błędami i rodzic na to nie zwrócił uwagę, albo na przykład właśnie to, co pani powiedziała, że dziecko niech zje cokolwiek, byle zjadło. Moje dziecko na przykład jest takie sformułowanie mamy, moje dziecko na śniadanie je tylko płatki czekoladowe, albo je tylko drożdżówkę i ono nie zje nic innego, prawda? Albo parówkę, albo śniadanie wchodzą w szczegóły, tak? Albo absolutnie moje dziecko nie je buraczków, albo tam jakiegoś warzywa. Jeżeli teraz dziecko w przedszkolu, właśnie przedszkole jest takim pięknym miejscem do kształtowania tych nawyków żywieniowych, dokładnie, rodzice nie biorą pod uwagę, że dzieci w przedszkolu jedzą w grupie, prawda? Więc nie utrwalajmy tych błędnych nawyków, które wyniosło no niestety z domu, tylko właśnie pozwólmy dziecku na to, żeby tą wyobraźnię żywieniową sobie kształtowało chociażby w przedszkolu. Natomiast no, musi być ta współpraca i my w naszym programie szwajcarskim namawialiśmy bardzo i to był taki też jedno z naszych, priorytetów, współpraca przedszkola czy szkoły z rodzicem, forma edukacji. Ona była bardzo dowolna, myśmy nie narzucali tak, ja to też chcę podkreślić, to nie, nasz program nie jest takim sztampowym, że trzeba koniecznie robić określone działania. Gama tych jakby działań była bardzo dowolna i chociażby przykładem jest ta edukacja rodzica, która mogła być prowadzona w bardzo różnej formie, tak? Jeżeli teraz jest ta współpraca, no to wtedy zupełnie inaczej wygląda kształtowanie tego nawyków, czyli to, co się dzieje w przedszkolu czy szkole, jest kontynuowane w domu. A jakie najczęstsze błędy? Jeśli idzie o to, że wiele dzieci w przedszkolu ciągle jeszcze występują. Znaczy powiem tak, jakie błędy występowały, zanim weszło w życie rozporządzenie tak zwane, prawda, sklepikowe, które też reguluje kwestie żywienia zbiorowego. Ale to, co przed 2015 rokiem najczęściej było stwierdzane, to na przykład zbyt mała ilość warzyw w proponowanych posiłkach. Bardzo mało albo w ogóle potraw z nasion roślin strączkowych. Bardzo rzadko podawane ryby. Niezwykle mały udział produktów pełnoziarnistych zbożowych w tych posiłkach, które jedzą dzieci z kochanką. Białe pieczywo, słodycze, a więc cukier, sól, produkty przetworzone. Bardzo dużo soli, cukru, produktów. Naprawdę taka była taka naprawdę rodzice nie zdają sobie sprawy, że trzylatek, no to już jest duże dziecko, prawda, tak naprawdę już jego smakowitość kształtowaliśmy jeszcze wcześniej, prawda, więc tutaj właściwie już apel do rodziców młodszych dzieci, że nie doschudzajmy im i nie sólmy im, ponieważ dziecko ma taką naturalną potrzebę nawet, tylko żeby smakować potrawy naturalne. Także robienie na przykład twarożku i dosładzanie go cukrem jest zupełnie zbędne. Robienie na przykład kompotu i dosładzanie można oczywiście troszeczkę posłodzić, ale to nie muszą być zaraz takie łyżeczki czubate. Czy dosalanie na przykład dzieci teraz jedzą razem z rodzicami, no i bardzo dobrze, natomiast no, nie musimy im solić tak bardzo tej zupy, ponieważ ten próg się robi bardzo wysoki i potem ono nie zje po prostu niesłonej potrawy. Ja tylko dodam jeszcze, że to też jest jeden z błędów często popełnianych przez rodziców, że my doprawiamy dzieciom potrawy
tak jakbyśmy sami siedli. A tak naprawdę nasze dziecko może jeść mniej cukru, mniej sadzi. Mogłoby, prawda? Gdybyśmy go do tego nie przyzwyczajali. My już jesteśmy dorośli, mamy pewne określone przyzwyczajenia, że jako możemy też za dużo soli dajemy. To głodu nie czasić, ale nie łóżmy, nie łóżmy tego jak nasze dzieci. Więc zacznijmy zmianę od siebie, bo to jest trochę tak, że to my rzeczywiście dorośli pragniemy tak powiedzieć, no ale ty sobie tyle solisz, dlaczego ja nie mogę, tak? I właśnie bardzo ważną kwestię pani poruszyła. Tak naprawdę nie możemy mówić o edukacji dziecka, prawda? I o tym, żeby je kształtować nawet, jeżeli sami zmieniać u siebie nie absolutnie. To się nie stanie, także pokazujmy, a nie mówmy, co trzeba. To też jest fajne, bo to są dwie rzeczy, które się przenikają. Ta edukacja rodzica, edukacja dziecka. My często ze szkół mamy takie głosy, że w szkole dziecko coś usłyszało, przyszło do domu i mamo, od dzisiaj koniecznie musi być ryba raz w tygodniu. Się stara, bo chyba ta kamera Huawei to najgorsza. Tato, dlaczego ty pijesz kawę? Koneksję wejdziemy dalej. Zdarzają się takie przypadki, to pokazuje, że szkoła czy przedszkola może być fantastycznym miejscem do edukacji poprzez edukację dziecka, ale także rodzica poprzez dziecko. Poza tym ja jeszcze tutaj chcę wtrącić w naszym programie szwajcarskim, żeśmy bardzo dużą rolę kładli na to, co dzieci same wykonują w szkole. Tak? To były oczywiście w zależności od stopnia, ponieważ to były szkoły i podstawowe, i gimnazje, i szkoły ponadgimnazjalne. Więc uczniowie sami musieli zaproponować coś, pewne działania, tak? Proszę naprawdę mi uwierzyć, że wyobraźnia dzieci dotycząca form przekazu, tej właśnie promocji, jak my to ładnie mówimy, jest po prostu niesamowita. My w instytucie nawet czerpiemy te pomysły od nich, ponieważ prace, jakie wykonywały, spoty, reklamy. Musiałabym tutaj przynieść albo pokazać, czy prace dzieci, czy właśnie spoty dzieci na temat zdrowego żywienia, czy hasła, czy formę zabawy. Zresztą odsyłamy na stronę internetową projektu, bo tam, no właśnie w związku z tym, że te prace były tak fantastyczne i dzieci, młodzież miały tak cudowne pomysły na promocję zdrowia, wrzuciłyśmy kilka prezentacji z pracami, z pomysłami, z hasłami, bo uznałyśmy, że to jest na tyle fajne, że dobrze by to było szerzej pokazało założenie naszego programu, że rodzice też mieli uczestniczyć w tym, tak, i były na przykład organizowane wystawy dla dzieci, były dla rodziców, były na przykład festyny rodzinne, gdzie rodzice byli jakoś tam włączeni w te działania. I naprawdę, no tutaj, korzystając z okazji, mój taki apel do rodziców, wiadomo, no, rodzice są zapracowani, nie mają czasami czasu, ale proszę mi wierzyć, że te działania w szkole, one są najczęściej planowane, tak? Więc my na początku roku szkolnego możemy się zorientować, jaka jest tradycja szkoły, co możemy zrobić, uczestnicząc, jeżeli rodzic uczestniczy w takich zajęciach, daje przekaz dziecku, że to, co ono robi, to jest fajnie, że tych form właśnie takiego zdrowego stylu życia jest bardzo dużo i też na terenie szkoły może się odbywać. No tylko warunek. Rodzic musi w tym uczestniczyć. A proszę, bo przez moment chcę wyjaśnić coś najbardziej sobie. Ta zmiana przepisów w rok 2015, potem te protesty, już ta symboliczna drożdżówka, czy może, czy nie może, czy potem była jakaś modyfikacja tych przepisów, czy pozostały jakby przez wielu postrzegane jako rygorystyczne. One, pierwsze przepisy, jakie weszły, rozporządzenie, to był rok 2015. Tak jak pani mówiła, no tutaj różne środowiska protestowały i od roku 2016 no weszła taka znowelizowana forma tego rozporządzenia, która generalnie złagodziła bardzo te przepisy, które wcześniej były. Dużo mniej, bym powiedziała, dokładnie są doprecyzowane pewne rzeczy. I to nowe rozporządzenie, no po pierwsze dopuszcza na przykład drożdżówki, jeśli chodzi o skalę tak zwaną ograniczoną, odprawa drożdżówka, czyli to nie jest już ta sama mniejszej zawartości, która była znaczy ja powiem tak, my w ogóle bardzo się cieszymy z tej legislacji, tak, ponieważ teraz żywienie w placówkach oświatowych, jak to ładnie mówimy, czyli przedszkola i szkoły i nie tylko, jest jednak uregulowane prawnie i dobrze się stało, że w ogóle zaczęliśmy o tym mówić, tak, oczywiście były protesty i były różne pomysły na to, żeby to
trochę złagodzić, natomiast dobrze się stało, że jest taka dyskusja, że wreszcie zaczęliśmy mówić o problemie żywienia dzieci w polskiej szkole. Myślę, że to jest bardzo dobre. Prawie 2 miliardy jeszcze złotych, które dzisiaj są za akcyzy do budżetu państwa rocznie, mają pozostać na tym samym poziomie. Dobrze, ale panie Marku, patologia też dotyczy nowych samochodów, bo to, że stawka wynosi prawie 20%, oznacza, że jak ktoś kupuje auta z premium czy luksusowe za kilkaset tysięcy złotych, a kupuje się ich wbrew pozorom sporo, bo to są osoby prowadzące działalność gospodarczą albo wręcz prowadzą firmę, wypycha się te osoby za granicę i skłania do tego, żeby rejestrowały samochody na przykład do Republiki Czeskiej. To, różnie opracowywane w zależności od poziomu edukacyjnego, czyli od przedszkola czy do oczekiwaliśmy czegoś jednego, prawda, od starszych dzieci czegoś innego. I placówka, żeby otrzymać ten certyfikat, musiała spełnić wszystkie kryteria uwzględnione w dokumentacji dotyczące zarówno żywienia, jak i aktywności fizycznej. Tak podsumowując, wszystkie placówki, które mają nasz certyfikat szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej bądź przedszkola, to są naprawdę placówki bardzo dobre, gdzie ten kryterium życia jest jak najważniejszy. Myślę, że nie. Dzisiejsza sytuacja jest taka, w której obecne, proponowane przez Ministerstwo Spraw, które być może zmienią się we wtorek na posiedzeniu Senatu, są mniej więcej takie jak dziś. To jest sytuacja taka, w której samochody nowe bez dwóch litrów nic na tym nie skorzystają. Oczywiście akcyza na samochody powyżej dwóch litrów, samochody stosunkowo zajmujące mniejszą część polskiego rynku, oczywiście rozpadnie, ponieważ 18%, które dzisiaj funkcjonuje, powoduje, że te akcyzy przy samochodach za kilkaset tysięcy są stosunkowo duże. To jest właśnie problem, że przez to, że one są bardzo duże, to te samochody najdroższe, bo powyżej miliona złotych czy 500 tysięcy, są bardzo często rejestrowane w Czechach i powoduje to, że te akcyzy w ogóle, Polska nie ma wiedzy o nich ani złotu rzecz. Panie Marku, proszę o zdanie, jak sobie kupić kawalerkę za listę podatku akcyzowego między Polską a Czechami, no to okazja czyni. Jego księgowości nazywają to optymalizacją podatkową. Panie Macieju, a być może zamiast zmieniać stawki akcyzy, należałoby najpierw uporządkować rynek samochodów używanych w Polsce, bo jak się domyślam, to jest dopiero taka orka na ugorze. Że pan reprezentuje Stowarzyszenie Komunistów, a więc firmy, które płacą podatki, zrzucił, zatrudniają. Tymczasem wciąż mamy do czynienia z tym panem premium, czy jak mu pan skóry dyskutuje, prawda, i który mówi, że mnie nie spłacał. To już dlatego zadawał szara strofa, jeśli chodzi o handel samochodami używanymi. Ktoś to w ogóle usiłował policzyć w naszym kraju. Jest bardzo dużo danych, którzy powinny skonfigurowani z całą strefą. Natomiast
dyskutujemy tutaj o takim elemencie, w którym zgadzamy się co do tego, że polski rynek akcyzy na samochody jest chory, że mamy mniejszą czy większą szkalę osób, tak w przypadku zaniżania akcyzy, cały czas się opłaca kombinowana. Tak jest. I tutaj mamy sytuację taką, w której zgadzamy się co do tego, że model obliczania stawki akcyzy na twardych danych, na danych rocznikowych, wielkości silnika itd. itd. jest modelem prawidłowym, bo on bardzo mocno niedoskonale policzalny i bardzo mocno niweluje takie patologie. Otóż co od tego jesteśmy zgodni. Mamy tylko spór o to, jak wysokie powinny być stawki w tabeli zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów. Bo zdaje pan sobie sprawę, panie Marku, że klient pana Macieja nie przyjdzie do pana kupując auto za 15 tysięcy, tylko samochód za... Nie, teraz kosztuje średnie auto branie nowe u dealera 55 netto do 60 tysięcy netto. Ale to nawet nie o to chodzi. Nikt nie myśli o tym, że ludzie, którzy kupują samochody używane, nagle zaczną być... Jesteśmy biednym społeczeństwem. Nie, to jest argument w ogóle... Wciąż jeszcze. Oczywiście, że jesteśmy biednym społeczeństwem, ale jesteśmy tak samo bogatym społeczeństwem jak społeczeństwo czeskie, tak samo jak słowackie, tak samo jak węgierskie, bogatsze niż rumuńskie. A cały czas wskaźniki, jeżeli patrzymy na to, ile kupuje się samochodów nowych w Polsce, w tych krajach, które powiedziałem, to one są trzykrotnie niższe, czterokrotnie niższe, dwukrotnie niższe. Mamy niższy wskaźnik kupowanych nowych samochodów niż Rumunia. Jeżeli ktoś udowodni, że Rumuni są biedniejsi od Polaków, ja staję takie sztanki. Rumuni zachowali własną markę. To nie ma się dobrze robić. 2 grudnia zmiana postaw. Po prostu. Ja znalazłam na stronie i odsyłam Państwa do 3-4 tysiące. Dlaczego ich kupują? Bo one są. Na czym polega to? Bo ja mamy zrobić tak, żeby nie było. W pewnym sensie to ograniczyć możliwość, bo tak ustawiona akcyza i potem znaleźć tą działkę i zakładzić i tam młodzież i tam masy wprowadzić. Wiele, wiele, ale to nie ma nie, prawda? Zakończenie, bo nie, to wszystko my. I tam sobie otworzyłam piramidę. Piramidę żywieniową, a także piramidę aktywności fizycznej. Bardzo fajne. Ale powiedzmy o piramidzie żywieniowej. Od dłuższego działania przedsiębiorców, do dłuższego czasu, to dopiero od kilku lat. To, co tam na dole było zboża, takie siakie, to teraz na dole jest ruch. Ponieważ tak, dokładnie tak, bo w zdrowym stylu życia możemy mówić tylko wtedy, kiedy zdrowemu żywieniu towarzyszy ruch. My jako społeczeństwo niestety jesteśmy mało ruchliwi i to nam pokazują wszystkie badania, a dziś jest coraz mniej ruchliwe. Zgadza się, przecież jeszcze kilka lat temu, jak co na rodziców, chodziłyśmy do szkoły, to mówiłyśmy, że małe dzieci to mają naturalną potrzebę ruchu, dopóki nie wezmą do ręki smartfona. Jakby ta naturalna potrzeba ruchu gdzieś się schowała, znaczy ruch przełożył się na ruch kciuków albo palców na smartfonie, tablecie czy przy komputerze. Dlatego w podstawie piramidy nowej znalazł się ten ruch, żeby podkreślić jego ogromne znaczenie w profilaktyce chorób nadlewaliwego żywienia. Dlatego chcę podkreślić, że spojrzymy na tą piramidę i właśnie tą podstawę i ten ruch, proszę zobaczyć, co tam jest i co te osoby społecznie wykonują. Tam jest na przykład chodzenie po schodach. Tak? O, już też jest aktywność fizyczna. Tam jest wyjście na spacer. Tam jest wyjście na rower, a więc to nie są jakieś dyscypliny sportowe strasznie drogie, które my musimy wykonywać i zapisywać się na sprzęgłupować. Sprzęgłupować? Nie. Okazuje się, że aktywnością fizyczną to już jest pochodzenie po schodach, bo my nie chodzimy już po schodach, prawda? A więc ta aktywność fizyczna, taka codzienna nawet, również jest bardziej silnika. Wszędzie jeździmy samochodem. Dzieci też jeżdżą samochodem, są podwożone, dowożone. Tak, ja obserwuję, czasem mam dzieci w szkole, jak rodzice. Mam wrażenie, że gdyby mogli, to by dzieci pod samo wejście do szkoły zawieźli, a parking jest 100-150 metrów dalej. Naprawdę, fajnie by było to dziecko wysadzić, żeby ono jeszcze przed tymi kilkoma godzinami w szkole, w ławce, przeszło się trochę na świeżym powietrzu. Poza tym, tak jak mówimy o żywieniu, tak, o tym dobrym przykładzie, a więc to mamy dokładnie to samo z aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna musi być też przyjemnością i ten sport, czy w ogóle te czynności, które wykonujemy, też muszą być pewną przyjemnością. I teraz ostra jest rola rodzica, tak, żeby dziecko zachęcić, żeby wybrało sobie coś, co będzie lubiło, tak? Niech to będzie rower, niech to będzie spacer, niech to może być jeszcze coś innego. Tylko na przykład jak jedziemy na basen, to może też popływajmy trochę z dzieckiem, tak? Albo jeżeli jedziemy gdzieś na jakieś zajęcia, no to też może poćwiczmy. Może też pójdźmy gdzieś na spacer jakiś taki bardziej intensywny, ale zróbmy to razem z dzieckiem. To jest tak, że na placu Zoba, to jeszcze widać te małe
małe dzieci w wieku przedszkolnym, a potem te dzieci gdzieś znikają, bo ja z jednej strony domu mam właśnie taki plac zabaw, gdzie tam wchodzą właśnie Audi, Mari, bab, dziadkowie z dziećmi, a po drugiej stronie piękne boisko, gdzie stoją braki, ale ono kiedyś służyło, prawda, wybiegają, leczą boisko, ale tam już nie ma ze mnie, właśnie grają. Przypomniało, jak byli to mówili o takich naszych zabawach podwórkowych, gdzie kiedyś to było zupełnie normalne, że się grało na przykład w gumę, czy w klasę, czy w piłkę, czy w kółko, o to chociażby, czy tam dwa obie. No teraz, no nie wiem, czy to już jest śmieszne, czy nie, ale państwo, jest bydlęcy świat i jemu tutaj na niczym nie zależy. Zobaczymy, jakie będą poczynania Putina, Trumpa, no i innych, ale wiecie państwo, zawsze chodzi o dobre imię, bo jeżeli nawet by Putin rozpoczął wojnę, na co nie ma pieniędzy, ale to wiecie państwo, jak nie w rozpaczy, to dla popisu pokazania się zemsty, ze złości, agresji. Teraz świat jest taki bydlęcy. Teraz świat jest taki agresywny, to gdyby tę wojnę wywołał, no to nawet gdyby ktoś miał przeżyć, no to w internecie będzie. Proszę państwa, że Putin jest winny. Putin łamał cały jego system komunistyczny, łamał oszustwo i to wtedy wyjdzie. Czyli, że chodzi o dobre imię. Nawet ta Ewka mówiła o tej Litwie, że ta Litka jest komunistką. Komunistką. I ta Litka się przecież i tak nie przyzna. Także, ruszajmy się zdrowi rodzice. Znaczy, ruszajmy się zdrowo, kochani rodzice. Tak, dla zdrowia naszych dzieci. To jest bardzo ważne. Porozmawiamy jeszcze o tym tworzeniu nawyków, jak pani słusznie powiedział, to się powinno zacząć. Coraz więcej. Także tu nie ma tak, że ludzie mają od pierwszego dziecka, bo potem zmiana, coś, co jest utrwalone, jest bardzo trudne. Co więcej, bo im, tak jak pani powiedziała, rodziców, to jest utrwalone i tak ma być, bo moje dziecko na przykład nie lubi. Mamy też taką sytuację, w której przeciw temu nie lubi wychodzi cała ta współczesna pedagogika, może tutaj do karykatury robię, która mówi, niech dziecko, nie zmuszaj dziecka, a niech dziecko sobie wybiera, niech ma tę przyjemność. No i mądre postępowanie, rzeczywiście można w to pogodzić i pozwalanie dziecku na eksplorację, na poznawanie nowych rzeczy, prawda? A nie takie utrwalanie, gdy potem się pojawia, nie lubi, to fajnie, bo ma prawo nie lubić, prawda? Może on ma prawo nie lubić. A znaczy, jak to wynikło, że on nie. Ja myślę, że jeżeli dziecko nie lubi czegoś, to jeszcze nie jest prawo. A jeżeli ono nie lubi jednej, czy dwóch, czy nawet trzech, to takie dorosłe ma prawo nie lubić. Natomiast prawo pojawia się wtedy, kiedy dziecko zaczyna wybierać to, co lubi. To jest tylko te 3-4. Znamy takie dzieci, które mają po prostu wybrane produkty, ich ulubione i nie są w stanie zjeść nic innego na śniadanie, na przykład niż dany produkt czy dana podawana, i wtedy już pojawia się problem. Tak, tym bardziej, że to też wiemy na podstawie różnych badań, tylko dotyczy to oczywiście młodszych dzieci, takich, które włączamy do diety nowe produkty, że czasami jest tak, że może dziecku coś nie zasmakować, ale nie dlatego, czy ono się krzywi i mówi, że niedobre, ale to nie zawsze jest wynikiem jakiegoś smaku. Czasami chodzi o teksturę, czasami chodzi o wygląd. Badania pokazują, że czasami trzeba nawet 10-krotnie wystawić dziecku na działanie tego produktu, żeby ono ten produkt w końcu zaakceptowało. Więc tutaj to jest chyba kwestia jakiejś takiej konsekwencji, cierpliwości rodziców, żeby się nie zniechęcać odmową dziecka, tylko po kilku dniach ponownie podać dziecku ten produkt, o którym ono może tak nie bardzo mu smakuje. Tak? I jest szansa, że za którymś razem dziecko jednak ten produkt zaakceptuje. Zatem jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że pamiętajmy o regularności posiłku. Bo jeżeli dziecko zje śniadanie, dziecko powinno jeść 5 posiłków dziennie. I jeżeli teraz dziecko dojada między tymi posiłkami, jeżeli zje na przykład jakiś słodki bardzo produkt, tak, no to nie wymagają, żeby zjadło za chwilę obiad, tak?
też dostosowujmy objętość i ilość porcja ciągle patologii, do wieku. Inaczej będzie jasno gniazdko 3-letnie, inaczej 10, a jeszcze inaczej 15. Czasami te porcje na polskim stole są przeogromne. Tak, to dziecko już samym wyglądem się zniechęca, prawda? Ponieważ jest tego tak strasznie dużo, więc też no nie przekarmiajmy dzieci i dbajmy o to, żeby były te regularne posiłki i róbmy przerwy między posiłkami. Też bardzo często obserwuję małe dzieci, które są już, które już trzymają w rączce coś, prawda? Więc naprawdę okaza nie jest satysfakcjonujące z błędnym podejściem. I to nie wymagało, że dziecko zje pełnowartościowy posiłek, jaki jest taka kobieta. Tak, jeżeli ono zjadło chrupki, drożdżówkę, żelka i zapach jeszcze. Pobyło spokojnie, jak przywoływało spokojnie. A też jest taka rada za rodzica, bo czasami zdarza się, że przychodzi rodzic, ale moje dziecko nic nie chce jeść. Znaków na niebie i na ziemi, samochody, które mają analizujemy, prawda, co dziecko zjadło. Nagle się okazuje, że ono strasznie dużo zjadło. Tylko, że pomiędzy nie to tymi głównymi posiłkami. Tak jak koleżanka mówiła, nie dziwmy się, jeśli dziecko się naje pomiędzy posiłkami, nie będzie chciało jej właściwych posiłków. Rodzice to odbierają właśnie jako to, że dziecko jeść nie chce. Porozmawiajmy na koniec. Dobrze, to zostało mało czasu, chwileczkę o tej ważnej rzeczy, jaką są słodycze. Słodycze, które pełnią funkcję nagrody. Słodycze, które daje babcia, dziadek, gdy przychodzi, prawda? Dają nie ma babci, nie ma dziadka, pomierali. Jak sobie tutaj z tym poradzi? Na przykład, chyba się żyje. Cały czas słyszę, że można przeżyć sytuację na tą samą rynku, przeglądami technicznymi. Ale obaj doskonale wiemy, że gdyby słodycze to jest jeden dzień, prowadzić taki przepis, który przeglądy techniczne samochodu, bo do 1 stycznia 2021 roku były wykonywane absolutnie uczciwie. Wszystkie te punkty, które mają być kontrolowane, były sprawdzone. Wszystkie dowody rejestracyjne były odbierane za to, że samochód był możliwy. W tym momencie mielibyśmy dopiero politykę państwa, bo ludzie myślę, że 20% samochodów, które jeździ po polskich drogach, musiałoby zostać odebrane swoim zakresie. To byłby dopiero problem. Wszystko zależy od tego, czy mamy już dziecko przyzwyczajone do smaku słodkiego, prawda? Bo jeśli dziecko lubi już słodycze, zostało do nich przyzwyczajone, potem trudno jest oczekiwać, że z dnia na dzień ono te słodycze przestanie jeść tylko dlatego, że mama czy tata gdzieś przeczytali, że no, tak nie, jedno nie było za dużo. Tak. Więc tutaj lepiej metodą małych kroczków wycofywać się z tego jedzenia słodyczy. I można oczywiście najzdrowszą formą słodyczy, są owoce. One też są słodkie, jednocześnie dostarczają nam składników mineralnych, witamin, błonnika, czyli tego, co dziecko rozwijające się, rosnące potrzebuje. No ale jeśli dziecko, prawda, dziecku te słodycze, te owoce nie wystarczają, wtedy możemy na przykład zaproponować taką, nazwijmy to, zdrowszą alternatywę słodyczy, czyli na przykład przygotować w domu jakieś batoniki na bazie suszonych owoców, płatków owsianych, ale są sprzedawane takie gotowe w jednej z sieci bardzo popularnej drogeryjnej. To tutaj mamy, to podchodzę do kasy i to fit, wszystko robię. To właśnie, tutaj mamy taką radę, żeby dokładnie czytać informacje o wartości odżywczej, które zawsze znajdują się na opakowaniu. Przeczytajmy sobie skład i przeczytajmy sobie, ile cukru zawiera taki batonik, bo on niby jest fit, niby jest zdrowy, a jak zajrzymy, ile on ma cukru, to się okazuje, że ma czasami tyle cukru, ile taki tradycyjny baton. Jeśli zjadłby przesadzoną wyrobkę, może po prostu tak rozumiemy. Sami przygotujemy, mamy kontrolę nad ilością dodawanego cukru, nad jakością dodawanych składników, a potem stopniowo, powolutku, możemy ograniczać owoce jeszcze raz dziennie, tak, może po południu, umówmy się z dzieckiem, to jest też taki dobry system umawiania się z dzieckiem, co dzisiaj zjesz słodkiego i kiedy, żeby ono wiedziało, że ono dostanie ten słodycz, ale w określonej porze i w określonej ilości i potem zmniejszajmy to. To jest bardzo dobra metoda, właściwie już taka przetestowana, tak? I potem można nawet dojść właśnie do tego dwa razy w tygodniu, a może nam się uda raz w tygodniu, tak? Natomiast oczywiście no, jedzenie ma być przyjemnością, więc też nie zapominajmy o tych zdrowych deserach. Też słodki batonik koniecznie ma być to batonik słodki. Proszę Państwa, na koniec programu przypomnijmy jeszcze raz strony, gdzie można znaleźć masę informacji. Także zapraszamy do zaglądania na stronę www.zachowajrównowagę.pl. Tam się znajdują informacje zarówno dla nauczycieli, dyrektorów szkół, jak i rodziców. Wiele ciekawych, merytorycznych informacji dotyczących żywienia dzieci, młodzieży.
różnych zaleceń, rekomendacji, jak również sposobów realizacji edukacji żywieniowej w placówkach oświatowych. Wspólnym wiernikami może program ten polsko-szwajcarski się kończy, który celem było propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie otyłości. Pani Klaudia udział dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o dzieciach, o młodzieży, Instytut Żywności i Żywienia reprezentował pani Anna Tanaszewska i pani Anna Jaczewska. Wszyscy bardzo serdecznie pani również dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Weekend Radia Tok FM. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, w każdą zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji. Wojtek, utargam mu czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i zmywarka marki Elvita w zestawie taniej o 367 zł. Sprawdź rozatom.pl. Od piątku do niedzieli ciesz się 20% rabatem na całą kolekcję. Zapraszamy na zakupy. Dołącz do Heyer Club i odbieraj nagrody. Szczegółowe oferty w sklepach Heyer. Już w sobotę 26 listopada w Marowniczu położonym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa koło Świdnicy. Piąte Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016. Ponad 60 organizacji pozarządowych, konferencja co nam się udaje i dlaczego. Ale występy artystyczne oraz prezentacje dolnośląskich organizacji są wolne. Zapraszamy. Z Państwa obecnością to będzie prawdziwe chęci i społeczne supermocy. Szczegóły na stronie organizatora Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. NFOP.org.pl. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Dekret Napoleona. Black Friday rządzi w ten weekend w Hiperii Supermarketach. Telewizory, kłódki, obuwie oraz setki innych produktów mają nawet do 30% taniej w postaci rebonu. Tak od piątku w niedzielę do 16 listopada w regule akcji na Carrefourze. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nie chcesz szukać syntetycznej witaminy C? Którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Sakura, za lasami Schwarzwaldu mieszkała emerytka. Jak co tydzień wsiadała do swojego auta i jechała do wnuczka z prędkością 30 km na godzinę. Raz zdarzyło jej się przyspieszyć do 40. Wówczas był chory i leżał w łóżeczku. Kupujesz bajkę o niemieckiej emerytce? Nie, słusznie. Kup auto z prawdziwą historią i przebiegiem. Wjedź na www.dasweltauto.pl. Dasweld Auto. Samochody używane. Jakość gwarantowana. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Radio Tok FM. Różnica zdaniem Komisji Europejskiej co do oceny rządów zmarłego przywódcy Kuby Fidela Castro. Powiemy też o zapowiedziach resortu rolnictwa dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń upraw. Sergiusz Piotrkowski. A także o komentarzach dotyczących Brexitu. Rozbieżne oceny świata i zamiar Kubańczyków pod adresem zmarłego przywódcy Kuby Fidela Castro. Setki osób na marszu poparcia dla prezydenta Łodzi nie wyprowadzi z jednego ze skoków ponad 2 miliony złotych. Kilkanaście osób z Rady Nadzorczej usłyszało zarzuty. To nie opublikowali przewodniczący Komisji Europejskiej. Czeski premier Bogusław Sobotka ocenił, że kubański przywódca Fidel Castro najpierw jako rewolucjonista budził w ludziach wielkie nadzieje, ale potem przekształcił się w dyktatora. Przewodniczący Komisji Europejskiej napisał, że Fidel Castro był postacią historyczną, że świat stracił człowieka, który był bohaterem dla wielu ludzi.
Unii Brytyjskiej wiosny, a deklarowane przez kubańskiego przywódcę obietnice reform zakończyły się prześladowaniami opozycji, cenzurą prasy i zakazem emigrowania. Dlatego przynajmniej dla nas jego postać nie jest romantyczną legendą, podkreślił Zaorałek. Zapewne to nie wypowiedział się lewicowy premier Grecji Aleksis Tsipras, przekazał mu oświadczenie swojej partii Syriza po śmierci Castro. Historia przyznała rację Fidelowi, napisano. Żegnaj komendancie ku wieczystemu zwycięstwu ludów w podawcy Castro. Dodał też, że Castro stworzył podwaliny dla współpracy regionalnej w Ameryce Łacińskiej. Fidel Castro zmarł wczoraj wieczorem w wieku 90 lat, o jego śmierci poinformował w państwowej telewizji jego brat Raul. Uniwersytetu Warszawskiego nie tylko świat, ale i sami Kubańczycy po śmierci byłego przywódcy są wyjątkowo podzieleni. Mamy pogrążającą się w żałobie wyspę. Raul Castro zapowiedział obchody związane właśnie z żałobą. Ciało Fidela zostanie skremowane, czyli nie będzie żadnego mauzoleum specjalnego, tak jak jest w przypadku Che Guevary. No i wywiwatujące ulice Małej Hawany, gdzie tysiące Kubańczyków wyszło na ulicę i nadal piją te szampany, które przez długie lata mieli schowane w lodówkach. Mała Hawana to dzielnica Maja w pierwszym roku w Stanach Zjednoczonych, w której żyją około 1,5 miliona Kubańczyków, którzy uciekli z wyspy ze względu na represje politycznych w poszukiwaniu lepszego życia. Fidel Castro wyrażał się rządzie Kubą przez blisko 50 lat w 2008 roku. Formalnie przekazał władzę swojemu bratu. Słuchacz informacji TOP FM. Kilka set osób przeszło ulicą Piotrkowską w Łodzi, żeby okazać im sprzeciw wobec zarzutów, które przed tygodniem usłyszała prezydent miasta. Zdaniem gorzowskiej prokuratury Hanna Zdanowska miała poświadczyć nieprawdę, kiedy z partnerem starała się operatywy w 2008 i 2009 roku. Dlaczego państwo przyszli? Bo uważamy, że zmiany, które w Łodzi zaszły, to są pierwsze tak duże zmiany od 25 lat. Chcę poprzeć naszą panią prezydent. Gdyby nawet stało się tak, jak czego się zarzuca pani prezydent, to zważywszy, że świadczenie, które uzyskała, zwróciła, nie ma w ogóle przedmiotu sprawy. I to świadczy w wyrazie o tym, że to są instrumenty mieszania ludziom w głowie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że wspólnie tworzymy miasto, jakim jest Łódź. Sprawa trafiła do prokuratury po zawiadomieniu od ABW. Zdaniem polityków PO zarzuty dla Zdanowskiej to atak polityczny, a na marszu był reporter TVN Bartosz Kąciołka. Zarzuty dotyczące niegospodarności i przywłaszczenia mienia przedstawiła katowicka prokuratura kilkunastu osobom zatrzymanym w związku z nieprawidłowościami w nieistniejącej już spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Wesoła w Mysłowicach. Wśród nich są byli członkowie Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący. Zarzuca się im wyprowadzenie ze skoku pieniędzy w oparciu o fikcyjne umowy. Chodzi o ponad 2 miliony złotych. Zlecenia zawierano z członkami rodzin osób zasiadających w Radzie Nadzorczej. Po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni za poręczenia majątkowe. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło nocą północno-zachodnich gmin w pobliżu granicy z Tadżykistanem i Kirgistanem. Zginęła co najmniej jedna osoba, wiele domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Wstrząsy, które nawiedziły górzyste i słabo zaludnione tereny, uszkodziły linię kolejową w rejonie miasta Akto. Według amerykańskiej służby geologicznej epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości 75 km. Pogoda. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu, na południu kraju występne opady mrzawki, lokalnie mgły, temperatura na przeważającym obszarze od 0 do 3 stopni. Na północy kraju silny wiatr, w niedzielę przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura od 2 do 4 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 5-6 na południu na wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wspierał utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Proliwer, tabletki, więcej. Reklama. Nie ma problemu. Kontrola. HBO Plus.
przedstawia. Ciąg dalszy afery w rządzie. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności. Premier Kostrzewa ma oficjalnie ogłosić koniec koalicji. I co za tym idzie? Upadek rządu. Nie, a po co? Ale po to patriotów, że gdy coś kupujesz, to Polsce budujesz. To tak jak? Ale tak. Już jest paragon, to chce nas zapłacić. A podatku są szkoły, to rodzice. To lepsze. Mam wyjmienie, tak? Łapie. Drugi odcinek jutro o 20.10 w HBO. W Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady. Weekend Radia TOK FM. 6,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, dzisiaj w Wysokich Obcasach, w dodatku do gazety wyborczej, znajdą Państwo bardzo ciekawy wywiad. Wywiad przeprowadziła Agnieszka Jucewicz, a rozmawiała z Panią Barbarą Arską-Karyłowską, która w tej chwili jest w naszym studiu. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Doktor Barbara Arska-Karyłowska, psycholog kliniczny, pracuje Pani na SPS-ie w Uniwersytecie Humanistycznym, bo tak teraz jest, wygląda pełna nazwa, tam jest Pani kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka. Ojcem, liderem, pewnym pretekstem do tej rozmowy jest film, który pojawił się na ekranach. Zdecydowanie był przywódcą rewolucji. Film to jest oczywiste. Bartosza Kowalskiego, był liderem, Plac tutaj to jest Zabaw. Trochę historia, umiejętność utrzymywania się przy władzy. O dzieciach. Jeden z głównych takich konkurentów do mitu, może nie do przywództwa, bo do tego się o to się nie starał, ale do mitu był Ernesto Che Guevara, który w odpowiednim momencie zniknął ze sceny. I tutaj jest taka niewyjaśniona historia tego, na ile Castro miał na to wysłał do Boliwii i to wysłanie w tamtym czasie w takiej konfiguracji, jaka wtedy panowała, było właściwie równoznaczne wcześniejszą lub późniejszą śmiercią. I mają z nimi problem. Ale ojca również. Na przykład jednym z takich problemów jest dlatego, agresja. Że tak bywa. Z jednej strony to jest charakter Kubańczyków. Agresja w tym filmie. Temperament. No, ale to jest, jest to jedna taka ważna agresja, rzecz, która osiągnęła jakiś szczyt. Południowej, nie będziemy tu zdradzać. To znaczy to, że to Ameryka Południowa czuje się zdominowana przez Stany Zjednoczone. Zawsze mieli ten problem. Stany Zjednoczone zawsze zbierały tam jakieś naciski polityczne, macholiki, obalanie z rządów i tak dalej. A Fidel był jedynym z tych przywódców Ameryki Łacińskiej, pierwszym, który się przeciwstawił dominacji Stanów Zjednoczonych. I to dla nich ma taki niezwykle ważny. Nie wierzę, niezwykle ważne. Czy pomyślała Pani, no tak, to znam. To jest jakiś przypadek kliniczny, znam to z różnych opisów, co prawda. Nigdy nie była dobra, sama to, nie wiem, może Pani się zgubiła, może nie. Pokazany jest mechanizm. Wszystko opisane jest badane. Jedynym krajem, to małą wyspą, która się przeciwstawiła olbrzymowi. To jest dokładnie tak. To jest olbrzym stan. Jest zupełnie wyjątkowe i po obejrzeniu tego filmu czytałam statystyki. Jednak zdradzę, co się dzieje w tym filmie i na czym polega agresja, bo to jest film oparty o prawdziwe wydarzenia, coś takiego się w Anglii zdarzyło, że Stacja Swoje Dzieci, to młodszy bohaterów tego filmu nawet nadawał. Dzieci i wysyłało wszystkie ofiary, tak zwanych niepożądanych, naprawdę, czyli homoseksualistów, kryminalistów i tak dalej. No ale na to się załapało wydarzenie zdarzyło się według statystyk, które znalazłam raz w XX wieku. Nazwiska z Arenas na Arinas. W ten sposób tych, którzy są tego typu zamordowanie młodszego dziecka. Bo owszem, zdarzyło się w XX wieku morderstwa przez starsze młodsze dzieci przez starsze. Ale zwykle było to jakoś bardzo wyraźnie umotywowane. No tutaj tej motywacji zupełnie nie widzę. Pewnie nie wiadomo, dlaczego to się stało. Bywała silniejsza. Wydaje się, że też tego nie wiedzą osoby, które pracowały z prawdziwymi sprawcami tego wydarzenia. Zbytanie czasu w więzieniu na Białorusi czy na Kubie. Dziwnego, że reżyser filmu nie wiedział. To też psychologowie, którzy badali przecież te dzieci, które tego naprawdę dokonały, też się głowie powinni
potem, które przeciwstawił się temu, tak się stało i dlaczego tego nie doszło. Przypuszczam, że znalezienie przyczyn w ogóle jest bardzo trudne, ale... Te dwa czynniki są wystarczające, aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Fidel Castro tak długo utrzymał się przy władzy, bo właściwie tego sami nie oddał swojemu bratu. To postrzega to pani jako brat tego filmu? Urządził kupę. Myślę, że tak, no bo on niczego zupełnie nie wyjaśnia. On pokazuje straszne wydarzenie, bardzo wyjątkowe wydarzenie. To są wydarzenia, które się w Polsce nie zdarzyły. W Polsce czegoś takiego w ogóle nie było. A to wydarzenie jest przeniesione na Polskę, przeniesione do Polski. Niczego nie wyjaśnia. A znajdzie to. Na przykład rodzina, matka w okropnym stanie, czy to depresja, może nie, ojca w ogóle nie ma, brak pieniędzy, jak żyją, to całe otoczenie. Nie już jest patologiczna rodzina, bo tego nie wiemy, prawda? Albo trochę. Następne dziecko, które się opiekuje z tym niepełnosprawnym ojcem. Ludzie lubią sobie uporządkować coś. Ludzie wychodzą z kina, ja nie słucham rozmów, ale jestem pewna, że to są rozmowy. Ta jedna mówi tak, szukałam odpowiedzi, dlaczego? Inne nazwisko. Potem to odsyła mnie, tam jakaś muzyka przez pół godziny grała i mówi sobie. To jest, bo to człowieka bardzo porusza ten start. I człowiek chce wiedzieć, dlaczego coś takiego się stało. No choćby dlatego, żeby jeśli ma dzieci lub wnuki, to żeby je dopuścić do czegoś podobnego, no może nawet nikomu nie przychodzi do głowy, że coś takiego się zdarzy, ale żeby je dopuścić do jakichś... No tak, a w ogóle ludzie szukają życzeń. Taka nasza jakość poradzi. Taka nasza natura. Uporządkować oczywiście. To jest łapią się tego, co widzą. Skoro pokazałeś mnie na to, to jeszcze gorzej, że się łapią. To, co tam jest pokazane, w ten sposób nie wyjaśnia tego, co się na końcu dzieje. Już nie mówiąc o tym, że gdyby się gdyby wyjaśniało, to przecież na świat był pełen małych morderców. To było takie, ale jest pełno i takich doświadczeń dzieci mają. Jest pełno dzieci, które mają takie doświadczenie. A ja teraz zapytam o tą konkretną scenę. No to zobacz ten kanał. Jest taka scena, gdy jeden z chłopców, który zajmuje się ojcem, zanim wyjdzie, wali go, uderza go kilka razy w twarz. Ja nie wiem, czy to zaraz jakiegoś rytuału, potem pomyślałam, czy to miało być coś nadzwyczajnego, co się zdarzyło tego dnia i twórcy nam chcieli pokazać, a potem myślałam, może to był taki... No właśnie, tam jest kilka takich, to nie tylko to, a ta dziewczynka, która pija wrząt, to jest na chwilę zupełnie nie wygląda to na żadne. Sądniczna, prawda? Jest tam kilka takich, zanim się dzieje ta okropna zbrodnia, to te dzieci wykonują kilka takich dziwnych rzeczy. Mają kilka bardzo dziwnych, widzimy bardzo, kilka bardzo dziwnych zachowań, które też w żaden sposób. Nie wiemy dlaczego. Nie mają tych zachowań, to żadnego dalszego ciągu. To jest taki, pojawia się taki epizod agresywny wobec siebie lub innych. I już. To był historyczny taki moment. Ciekawe, czy właśnie to muszę zadać pytanie twórcom filmu, czy autorowi scenariusza, czy ktoś to konsultował z psychologiem, dzieciakiem. Ja tego zupełnie nie zrozumiałam. Zupełnie. Niestety wprowadza takie obawy, nie wiem, dlaczego on bije tego ojca, nie wiem, dlaczego oni się w tak okrutny sposób zachowują wobec tej dziewczynki, nie wiem, dlaczego ta dziewczynka bije gorącą wodę. Ale oczywiście ekonomicznie. Chociaż jeszcze to zachowanie wobec tej dziewczynki, no to jeszcze można myśleć, że to jeden się przed drugim popisuje i to eskaluje. Bardzo ustawiali.
Duża agresja jest teraz. No, ale przede wszystkim narkotyki. Też pana kręcały i się szantażują, ale także agresji słownej. W ogóle niesamowite zderzenie jest języka, niektóre mówią między sobą te dzieci, a potem ta uroczystość wręczenia. I to takie się wydaje język umładzony, nieprawdziwy, jakiś z innego świata, z innego poziomu, prawda? Gdy ten realny język tych dzieci jest zupełnie czym innym. W ogóle ta droga do szkoły. Przejąć tę pałeczkę rewolucji i dalej ją kontynuuje. Ale fakt, to już ją kontynuuje od 1928 roku. Proszę Państwa, czytajcie w dzisiejszych Wysokich Obcasach rozmowę z naszym gościem. Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Jędzewicz. A my zaraz wracamy do Państwa. Jest dla mnie niezależny w sensie, że podejmuje decyzje w jakichś nawet kluczowych, tylko spora się z Dorem Marazą. Ale zdrowie, które się nie pozwalało, zmarł mając lat 90. Także te baby w Oręń na Konstytucji Plac ściemniają. 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 Jest tym miękkim elementem.